Witam Państwa w kolejnej debacie Nowej Konfederacji, przesunięcie geopolitycznej ciężkości świata do Azji. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz i jestem kierownikiem księgarni oraz organizuję debaty NK. Niniejsza debata została zorganizowana w ramach partnerstwa merytorycznego Nowej Konfederacji z organizatorami Krynica CyberSec Forum, które odbyło się w bieżącym roku między 1 a 3 września. Zorganizowaliśmy tam aż 4 panele dyskusyjne, także gorąco zachęcam do śledzenia naszego kanału w najbliższej przyszłości, ponieważ będą się one regularnie pojawiać. Również tym bardziej niezwykle miło jest Państwa poinformować, że niniejsza debata jest premierą oraz otwarciem działu azjatyckiego Nowej Konfederacji, nowej formy działalności, w której regularnie będziemy publikować teksty na tematy azjatyckie, sprawy wewnętrzne, a także sprawy międzynarodowe w regionie. Będziemy starać się śledzić na bieżąco to, co się dzieje w Azji, czyli tak jak powiedzą nasi goście, w jednym z najważniejszych regionów świata. Działaniami działu azjatyckiego kieruje Jakub Kamiński, członek zespołu Nowej Konfederacji, a patronami są profesor Bogdan Góralczyk, doktor habilitowany Michał Lubina oraz pan Radosław Pyfel. Gorąco zachęcam do śledzenia poczynań działu azjatyckiego. Start już dzisiaj wieczorem, a teraz zapraszam do debaty. Do zobaczenia. Good morning everybody, or good afternoon, or good evening. Dzień dobry wszystkim, być może też dobry wieczór dla niektórych z Państwa. Nazywam się Jarema Piekutowski, jestem ekspertem od spraw społecznych w ramach Nowej Konfederacji i jest moim ogromnym zaszczytem gościć tutaj wspaniałych socjologów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Australii. Proszę pozwolić, że ich przedstawię. Profesor John Mearsheimer z Uniwersytetu Chicago, jeden z twórców politycznego realizmu, teorii politycznego realizmu. Dzień dobry, panie profesorze. Z drugiej strony świata profesor Hugh White, jeden z najznamienitszych strategów Australii, reprezentujący Uniwersytet w Canberrze. Dobry wieczór państwu. Mamy także profesora socjologii, profesor socjologii, panią Annę Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz pana profesora Bogdana Góralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego, były szef Centrum Europejskiego, Centrum Dyplomacji. Good afternoon from Budapest, Jan Otkiwano. A ja witam Państwa z Budapesztu. Ze względu na problemy techniczne, niestety nie będziemy mieli za wiele czasu na tę rozmowę. Równowaga władzy na świecie przesuwa się w stronę Azji. Wydaje się, że już niedługo Chiny będą pierwszą gospodarką świata i profesor Kishore Mahbubani mówi, że Chiny już wygrały w tej rywalizacji ze światem zachodnim, jednakże Azja to przecież nie tylko Chiny, mamy tam także wschodzące siły takie jak Indie, Japonia to przecież nadal bardzo silny kraj, także Korea Południowa. Zatem moje pierwsze pytanie brzmi tak. Czy uważają Państwo, że Chiny to faktycznie ten drugi biegun, drugie centrum świata, podobny do tego, jaki mamy w Stanach Zjednoczonych, czyli czy strefa euroatlantycka to jedno centrum, a Azja to drugie centrum? I jaka będzie przyszłość tej rywalizacji? Profesor Mearsheimer, bardzo proszę. Wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości, że Azja jest dużo ważniejsza dla Stanów Zjednoczonych i dużo ważniejsza w polityce globalnej dzisiaj niż Europa.
W dużej mierze wynika to z tego, że Chiny to jedyny kraj na świecie, który może postawić się Stanom Zjednoczonym. Jej populacja jest ponad 3 razy większa niż populacja Stanów Zjednoczonych. I jeżeli mamy kraj, gdzie ci wszyscy ludzie stają się bogaci, to faktycznie jest to konkurencja dla Stanów Zjednoczonych. Zatem to, co widzimy, jeżeli chodzi o globalną równowagę sił, to sytuacja, w której Chiny rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o Europę, to co się wydarzyło, to w związku z tym, że demografia Europy leci na łeb i na szyję, już nie jest aż tak istotnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. To nie są te imperialne Niemcy, czy nawet nazistowskie Niemcy, czy sowiecka Rosja, Związek Radziecki. To faktycznie było zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. W tym momencie Chiny są jedynym krajem, którym Stany się przejmują. Więc w tym globalnym obrazku mamy 2 kraje, które liczą się najbardziej: Stany Zjednoczone, Chiny, a trzeci kraj to Rosja, aczkolwiek oczywiście nie odgrywa ona aż takiej roli jak Stany czy Chiny. A więc tak, jeżeli chodzi o globalną równowagę sił, faktycznie przesunęło się to wszystko w stronę Azji i z daleka od Europy. I ma to wpływ na relacje transatlantyckie. Bardzo dziękuję. Chciałbym poprosić panią profesor Annę Wojciuk o jej opinię, jak ta zmiana wpłynie na Europę, to przesunięcie, jak ono wpłynie na Europę. Czy to jest niebezpieczne, że Azja staje się drugim, czy też nawet pierwszym centrum świata i że Stany Zjednoczone stopniowo będą wycofywać się z Europy, co będzie miało negatywny wpływ na nasze bezpieczeństwo? Czy stanowi to dla nas zagrożenie, a może szansę? Bardzo dziękuję. Uważam, że ta nowa zimna wojna, wydaje mi się, że tak to możemy nazwać, właśnie się zaczyna. I być może będzie ona trwała dość długo, ponieważ Chiny będą rosły w siłę w najbliższym czasie, ale Stany Zjednoczone jednak nie zostały pokonane. Mają mnóstwo zasobów, mnóstwo sojuszników na całym świecie i podczas gdy Chiny rosną w siłę, są coraz bardziej asertywne, nie oznacza to, że zyskują nowych sojuszników. Na całym świecie kraje coraz bardziej boją się Chin, są także zawiedzione współpracą z Chinami. Chodzi tutaj o Bliski Wschód, także o kraje afrykańskie, więc to nie jest wszystko takie czarno-białe i łatwe dla Chin. Wydaje mi się, że dużo czasu jeszcze minie i wydaje mi się, że kraje będą tutaj zmieniały swoje, jakby przechodziły na drugą stronę. Na pewno ta walka o władzę będzie jej towarzyszyć walka ideologiczna i to jasno widzimy także w tej tak zwanej doktrynie Bidena, gdzie mamy demokrację postawioną autokracji. Kolejna kwestia to coraz większa uwaga poświęcana temu, czy sojusznicy Stanów Zjednoczonych to kraje demokratyczne. Oczywiście w tej rywalizacji Ameryka chciałaby mieć takich sojuszników jak chociażby Wietnam, który przecież nie jest krajem demokratycznym. Natomiast jeśli chodzi o Europę i takie kraje jak Polska, coraz większe będzie to miało dla nas znaczenie, czy pozostaniemy krajem demokratycznym, czy ta demokracja będzie coraz bardziej podupadać w Polsce. Będzie to miało znaczenie nie ze względu na tę walkę o równowagę sił,
Tylko będziemy mieli tutaj ten komponent dodatkowy. Jeżeli chodzi o wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, wydaje mi się, że nie ma tego jeszcze zaplanowanego, nie widzimy tego jeszcze w kartach. Wszystko zależy od tego, jak ta walka z Chinami będzie wyglądać i ile zasobów amerykańskich będzie w to zaangażowanych. Jeśli dobrze rozumiem, to co pani mówi dotyczy zagrożeń wynikających z tego, że Azja jawi nam się jako nowe centrum świata. Panie profesorze, czy to jest tylko zagrożenie, to, że faktycznie Azja staje się nowym centrum świata? Być może jest to także jakaś szansa dla świata zachodniego. Jak powinniśmy reagować na to przesunięcie geopolityczne? Jako Australijczyk na pewno ma pan tutaj swoje spojrzenie na te kwestie. Bardzo dziękuję, to wielka przyjemność dołączyć do tej dyskusji i ma pan rację, że my faktycznie obserwujemy ten wzrost Chin z bliska tutaj w Australii. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii. Na pewno ten wzrost Chin, a także pozostałych krajów w Azji, czyli na przykład Indonezji, Indii, to jest wielka szansa dla całego świata. Z drugiej strony jest to na pewno wyzwanie strategiczne. Opisałbym to wyzwanie strategiczne nieco inaczej, niż inni mogliby na to spoglądać. Ponieważ na pewno Chiny to wielka siła w dzisiejszym świecie, będzie też wielką siłą w przyszłości, jednak nie wydaje mi się, że przyjdzie czas, że to będzie taka siła dominująca na świecie. Tak jak widzieliśmy to w przypadku Stanów Zjednoczonych, czy jak nadal chciałaby tego Rosja. Na pewno to będzie coraz silniejszy kraj, ale nie wydaje mi się, że kiedyś będzie rządził światem. Dlaczego? Bo naprawdę bardzo dużo się dzieje na świecie. Stany są za silne, by być zdominowane przez Chiny. Rosja także jest za silna, by być zdominowana przez Chiny. I to samo dotyczy się Europy. Zatem, jeżeli myślimy o takim świecie dwubiegunowym, to mamy świat, gdzie Chiny faktycznie dominują wschodnią półkulę, Zjednoczone zachodnią, a Europa musi powalczyć z Rosją na temat tego, kto będzie faktycznie dominował w Europie, na kontynencie europejskim. I oczywiście, cokolwiek się wydarzy, nie wrócimy do czasów, do tego, co chcieliśmy widzieć na końcu zimnej wojny, czyli sytuacji, gdzie cały świat zaakceptuje przywództwo Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ta sytuacja się już nie powtórzy. Jeżeli chodzi o Azję, musimy uznać tutaj siłę Chin i jest to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich na pewno. Wyzwaniem jest to, by nie wpychać znowu Chin do pudełka, ale faktycznie uznać tę władzę i siłę Chin, jakoś ją wykorzystać. Zaadoptować. Bardzo dziękuję. A teraz moje pytanie do profesora Bogdana Góralczyka. Czy zgodzi się pan z poprzednim mówcą? Czy zgodzi się pan, że wzrost Azji to głównie wzrost Chin? I że Chiny będą najważniejszym graczem tutaj, dominującym graczem. Zapytałem też profesora White'a, czy ten wzrost może stanowić jakąś szansę dla świata zachodniego. Ponadto, co świat zachodni powinien zrobić, by przygotować się na ten wzrost Chin w przyszłości?
Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego panelu. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takiej dyskusji. Zacytuję tutaj profesora Mearsheimera, że ta liberalna hegemonia już się zakończyła. I podzielam pogląd profesora White'a, że tak naprawdę wchodzimy w erę świata wielobiegunowego. W zeszłym tygodniu napisałem długi esej poświęcony 20. rocznicy zamachów na World Trade Center i wydaje mi się, że powinniśmy się teraz naprawdę przebudzić. Zresztą to był moment, kiedy także Stany Zjednoczone się przebudziły, rozpoczęła się ta wojna z terroryzmem, a Chiny dołączyły, proszę Państwa, do Światowej Organizacji Handlu. Czyli wszystko tak naprawdę zaczęło się w grudniu 2001 roku i wtedy powinniśmy byli się obudzić, a nie później. Kolejny rok to był rok 2008, kiedy Chiny postanowiły, że ten konsensus waszyngtoński się kończy i że Chiny będą krajem numer jeden. A teraz, proszę Państwa, mamy ostrzeżenie numer 3, a więc nie tylko Afganistan, ale także pandemię. Więc wszystko, proszę Państwa, jest w ruchu, wszystko się zmienia, wszystko się trzęsie, włącznie z Europą. Podzielam poglądy pana profesora White'a, ale zgodnie z polską tradycją, w momencie, kiedy mamy dwóch Polaków, to oczywiście mamy trzy różne opinie, przynajmniej trzy różne opinie. Dlatego podzielam też poglądy naszej pani mówczyni, bo tak, ja również uważam, że Europa pozostaje tutaj pod presją i zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże już w niedalekiej przyszłości. Mam na myśli tutaj wybory w Niemczech. Niemcy nie są w stanie znaleźć tutaj żadnego rozwiązania. Będą mieli nowego kanclerza po 16 latach rządów Angeli Merkel. I zobaczymy, jak nowa administracja Niemiec się zachowa. Gdy do Niemiec przyjechał Joe Biden, to prosił, by Niemcy były sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w opozycji do Chin, podczas gdy przecież Chiny to jest naprawdę historia sukcesu, jeżeli chodzi o inwestycje w Niemczech. Zatem zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to oczywiście zgadzam się, że Chiny są numerem jeden, ale wydaje mi się, że dzieje się tutaj coś nawet większego niż to, o czym wspomniał pan profesor White. Chodzi tutaj o wzrastający rynek. To wszystko już się działo w 2008 roku. Do tego czasu opisywaliśmy Chiny, Indonezję, Indie, Brazylię jako trzeci świat. A nagle, proszę Państwa, jak za pomocą magicznej różdżki pojawiły nam się kraje wzrastające. Dokładnie te same kraje. To są kraje najgęściej zaludnione. Czyli ta zmiana dokonała się w 2008 roku i nagle Chiny są numer jeden wśród tych krajów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te ramy instytucjonalne, które pojawiły się w 2008 roku, a więc BRICS, Brazylia, Rosja, India, Chiny i Południowa Afryka, to Chiny, proszę Państwa, mają największe PKB, czy też większe PKB i handel niż te pozostałe kraje razem. Właśnie skończyłem, proszę Państwa, książkę poświęconą Chinom, której tytuł brzmi Długi Marsz Chińskich Komunistów. I oni, proszę Państwa, chcą renesansu, chcą odrodzenia, odmłodzenia, a dla nich renesans oznacza, że gdy mamy dwie jednostki na ulicy w Tajwanie,
z nazwą Chiny, to z jednej strony mamy... Przepraszam, jeżeli chodzi o cieśninę tajwańską, z jednej strony mamy coś w nazwie, mamy Chiny i mamy... I z tego powodu kraje z południowo-wschodniej Azji przyglądały się temu, co się działo podczas spotkania Tamali Harris. Podczas spotkania Chin i Tajwanu. Thank you very much. If anyone would like to comment on what previous speakers said. Szanowni Państwo, może jakieś uwagi na koniec, bo I have another question. W przeciwnym razie mam kolejne pytanie do Państwa. All right. So, jeśli nie ma, to przechodzę do pytania. First to Professor John Mearsheimer. Przechodzę do profesora Mearsheimera. Kiedy mówimy o Azji, to w większości mówimy o Chinach jako głównym graczu, ale kiedy popatrzymy bliżej na relacje wewnętrzne na tym kontynencie, to jakie kraje, jakie mocarstwa będą istotne, będą się liczyć jako partnerzy lub rywale w przyszłości? Czy uważa Pan, że nastąpi jakieś wewnętrzne przesunięcie azjatyckie ze względu na wyłanianie się Indii jako ważnego gracza albo jakiegoś innego kraju na tym terenie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Zacząłbym od powiedzenia paru słów na temat tego, co uważam na temat dynamiki aliansów w Azji, a potem przejdę do tego, jak Europa się będzie odnosiła i działała w relacji do Chin. Ze względu na to, że Chiny są na terenie Azji, to większość krajów na zewnątrz Azji, wokół Azji, będzie się orientowało na Stany w tej nowej zimnej wojnie, a więc Japonia, Korea Północna, Filipiny, Singapur, Wietnam, Australia, Indie. Wszystkie te kraje będą działały wspólnie ze Stanami, a także takie kraje jak Laos, Kambodża i Korea Północna oraz Pakistan w dużej mierze sprzymierzy się z Chinami. Ciekawe pytanie to jest, co zrobią Rosjanie. Gdyby Amerykanie nie rozszerzyli NATO i gdyby się Unia Europejska nie rozszerzyła i te kolorowe rewolucje nie odbyłyby się na progi Stanów, to Stany miałyby dobre relacje z Rosją i wtedy Rosja byłaby po stronie Stanów. Bo z amerykańskiego punktu widzenia, jeśli się jest zainteresowanym powstrzymywaniem Chin, to nie ma w ogóle sensu, żeby wpychać w ich ramiona Rosję. A dokładnie to zrobili Amerykanie. Wyjątkowo niemądry ruch. Tylko pytanie, co się stanie z czasem, bo wielu twórców polityki, polityków w Moskwie uzna, zrozumie, że ma interes w orientowaniu się na Stany w relacji do Chin, bo Chiny są oczywiście zagrożeniem dla Rosji geopolitycznie, znacznie większym niż Stany. Ja uważam, że z czasem, jak w czasie, jak Chiny będą wzrastały w potędze, to te relacje dobre
będą się rozwijały pomiędzy Stanami a Rosją, ale na razie Rosja jest po stronie Rosji, tak jak Pakistan, Laos, Kambodża i Korea Północna. Tak to wygląda w chwili obecnej. A co z Europą? Jak tutaj pasuje Europa? Z punktu widzenia powstrzymywania Chin, z punktu widzenia strategicznego lub wojskowego, Europa tak naprawdę nie ma znaczenia, nie ma wartości dla Stanów. Jak pani Ania mówiła, Stany nie wychodzą z Europy w tej chwili, nie wyjdą z Europy, ale jeśli rośnie zagrożenie chińskie, to wzrośnie presja na przerzucenie zasobów amerykańskich do Azji. I tak to zrobimy, bo w Europie nie mamy poważnego zagrożenia w Europie, natomiast w Azji tak, pod nazwą Chin. Także na razie zostajemy w Europie, ale nie pomagacie nam powstrzymywać Chin wojskowo. I pytanie pozostaje, czy Unia, czy Europa pomoże Stanom w radzeniu sobie z Chinami ekonomicznie, żeby nakładać na Chiny presję ekonomiczną. Zwłaszcza tutaj mówię o Niemcach. Wydaje mi się, że Niemcy będą dogadywali się ekonomicznie z Chinami. Pewnie Polska też, bo to jest w ich interesie. Nie dlatego, że Niemcy są nielojalni, po prostu mają zainteresowani bardzo rozwijaniem relacji ekonomicznych z Chinami, ale to będzie powodowało irytację Stanów i to zatruje relacje pomiędzy Stanami z jednej a Europą z drugiej. Także w przyszłości ja bym powiedział, że jest prawdziwe zagrożenie znaczącej erozji relacji transatlantyckich w dużej mierze ze względów gospodarczych związanych z Chinami. Znowu będą potężne zachęty dla Europejczyków, żeby handlować z Chinami, co nie pomoże więzom transatlantyckim. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pokazał pan nam taki czarny scenariusz. Może pani Anna Wójcik, czy pani się z tym zgadza? Przede wszystkim zgadza się z doskonałą analizą profesora Mearsheimera, jeśli chodzi o równowagę sił i koalicji. Jednakże, co jednak jest istotne z punktu widzenia praktyka, to jest kwestia polityki władzy z punktu widzenia demokracji. Europa I think that recent events in the European Union, for example, connected with the niedawne zagadnienia w Unii Europejskiej, czy umowa TRATEC, podpisana w grudniu, ale nie ratyfikowana jeszcze, mamy coraz poważniejsze protesty i kontrowersje, jeśli chodzi o ten układ. Będziemy mieli rosnącą presję w Europie na rozłączenie z Chinami, przynajmniej w strategicznych sektorach. Także ja bym tutaj przewidywała troszeczkę bardziej optymistycznie z punktu widzenia Polski przynajmniej. Nawet jeśli więzy transatlantyckie osłabią się ze względu na priorytety w Azji, jest to bardzo prawdopodobne, że silne więzy pozostaną, że one pozostaną silne, tak czy tak. I to te zmagania pomiędzy autokracjami a demokracjami, które widzimy w Stanach i w Europie,
będą traktowane coraz bardziej poważnie i będzie mniej, coraz mniej zrozumienia dla państw, które eksperymentują z systemami niedemokratycznymi, rządami niedemokratycznymi. I wydaje mi się, że relacje transatlantyckie będą miały na to wpływ i tak naprawdę ja bym powiedział, że więzy transatlantyckie będą dzięki temu mocniejsze. Niestety, proszę Państwa, mamy bardzo mało już czasu, także bardzo prosiłbym, żeby pozostali dwaj mówcy skrócili swoje wystąpienia do minimum. Panie profesorze White, czy uważa Pan, że Zachód rozłączy się z Chinami i Wschodnią Azją w przewidywalnej przyszłości? Nie sądzę, żeby tak było. Wydaje mi się, że możliwości gospodarcze, jak mówił John Mearsheimer, będą zbyt poważne, żeby nawet Stany się rozłączyły. Myślę, że strategicznie tego to się nie wydarzy. Pytanie, czy koszty konkurowania o prymat w Azji Wschodniej nie są aż tak wysokie, żeby Stany się wycofały z Azji Wschodniej i zostawienie tam większej przestrzeni dla Chin, również gospodarczo. Także myślę, że będzie rozłączanie, ale bez nowej zimnej wojny, bo koszty tego byłyby zbyt wysokie. I oczywiście Amerykanie, Stany chciałyby pozostać dominatorem, ale to będzie bardzo ryzykowne i kosztowne i wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej prawdopodobne, że Stany się wycofają z Azji Wschodniej i pozostawi to Chinom możliwość dominowania i dzięki temu inne kraje pozostaną ze Stanami w dobrych relacjach gospodarczych, jak również z Chinami. I na koniec profesor Bogdan Góralczyk. Czy uważa pan, że ten czarny scenariusz Johna Mearsheimera jest prawdopodobny? Nie, scenariusz Johna Mearsheimera jest nie najgorszy, bo najgorsze to jest rozłączenie. Jako były ambasador do krajów jeśli dwa giganty walczą, to niestety trawa będzie zdeptana i to my będziemy. My będziemy w najgorszej sytuacji. Mówił John Mearsheimer, jeśli chodzi o interesy międzynarodowe. Również tutaj nie tylko Rosja czy Niemcy, świetnie opisane przypadki przez profesora Mearsheimera. Powinniśmy również pamiętać o Indiach, które są ważnym partnerem. Kiedy patrzymy, co robią Amerykanie, mamy przynajmniej trzy ważne światowe inicjatywy. Raz to jest Quad, to może profesor White by powiedział coś na temat Quadu, bo Australia w tym jest, to jest Stany, Japonia, Australia i Indie. I to się przemieszcza w kierunku współpracy w rodzaju NATO. Mamy pięcioro oczu, liberalne demokracje, w tym Australii, Nowa Zelandia, i mamy Indie i obszar indyjsko-pacyficzny, a więc jako coś, co otacza Chiny. I nie jest to tak bardzo sformalizowane. Także Amerykanie zdają sobie sprawę, czy zdali sobie sprawę, że potrzebują pewnej współpracy dla przygotowania sprzeciwu czy przeciwstawienia się rosnącej potęgi Chin. I tak w to będziemy grać, jeśli chodzi o nowe sojusze. Tak jak powiedział profesor Mearsheimer, rola Rosji, przynajmniej do końca władzy Putina, który oczywiście będzie żył, jak wiemy, w nieskończoność, nie będzie można zmienić aliansów.
Po drugie, rola Unii Europejskiej jako niezależnego gracza na scenie międzynarodowej, co nie jest prawdą, bo nie mamy twardej siły, mamy tylko taką siłę normatywną czy miękką, a więc rola Niemców tutaj będzie i na koniec rola Indii kluczowa. Jako kraju, który wszyscy chcą pozyskać, w tym Rosja, po stronie wojskowej przynajmniej. Także mamy nową grę, proszę Państwa. Koniec takiego jednobiegunowego świata, hegemonia się skończyła, porządek oparty na wartości się właściwie skończył, mimo że mamy taką konferencję. Nawet tutaj mamy właśnie o wartościach mowa w naszej konferencji. Także co następne? Tutaj powinniśmy to strategii powinni dyskutować, natomiast politycy muszą podejmować decyzje, natomiast decyzje końcowe są jeszcze przed nami. To są tematy dla następnej debaty, mam nadzieję, być może dłuższej niż ta. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rozmówcom, uczestnikom naszej dyskusji. Main topics about Asia becoming the new world center. So I'd like to thank once again Professor John Mearsheimer. Jeszcze raz dziękuję profesorowi Mearsheimerowi, profesorowi White'owi, profesor Wojciuk i profesorowi Juralczykowi.